Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wasteland 3. Kochani, jesteśmy, kurczę, tutaj przed Colorado Springs i pójdziemy sobie na misję psychopata, poziom 17, do Aspen. Natomiast zanim to zrobimy, jeszcze mamy levele. O, broń palną, albo to kurde. Tu miałem się zastanowić nad tym. I w tym momencie mamy 5. Byśmy mieli 6, bo rozumiem, że mamy ten... niesamowity, tak, modyfikacja broni i pancerza, tylko że kurde. Wydaje mi się, że modyfikacja broni na poziom 7. Nowa cecha mistrz demontażu będzie dostępna. No, tak zrobimy. Potwierdzam to. Cechę, no właśnie, byśmy mieli tego mistrza demontażu. Montaż polowy odzyska 30% więcej złomu. Strzelby. Atakujący strzał. Montaż polowy daje szansę zdobycia modyfikacji broni. Wiecie co? Może to nie być głupi pomysł, żeby to wziąć jednak. Tylko kurde, nie wiem jak się dokładnie ten demontuje to. Instynkt odkrywcy. Natychmiast odsłania całą mapę świata i wszystkie możliwe do odkrycia miejsca. Masakra. To by było dobre. Bonus do obrażenia dla mutantów i zwierząt. To też nie jest głupie, ale to nie mamy tego przetrwania. Odporność na trafienie krytyczne. Tuniki, pancerz. No dobra, weźmy ten demontaż. Zobaczymy. No i zobaczmy jeszcze, kurczę, ekwipunek właśnie, bo zastanawiałem się nad tym znaczy nie specjalnie się nad tym zastanawiałem, ale szansa na trafienie krytyczne. Ty, mój miły, masz tu, bo tu jest rozużboń, rozumiem. No właśnie, byś miał, kurczę, lunetę tu. No to jest obrażenia od energii, no właśnie, kurde bym to ten. To kurde dał w jakiś, kurcze, coś. Wtedy tu, mój miły, miałeś, coś miałeś, to. No można by dać jakiś w pistolecik obrażenia od energii. Tylko kurczę, boję się, że to będzie jakaś tragedia. Rozmiar magazynka plus 8, ale to raczej nie tobie. Jaroma, miotacz nitro. No ja mam kuszę i ten, no mógłbym tutaj wziąć, ale ciężko mi powiedzieć, znaczy ciężko mi stwierdzić po prostu, gdzie będę potrzebował obrażenia od energii, nie? Ty masz co w ogóle? Pancerz plus 6. Pancerz plus 4. No to jest ten hełm taktyczny. Ty, moja miła. No są trafienie krytyczne, ale to jest pancerz lepszy. Pancerz lepszy, percepcja. No niby to jest pancerz kurde 1. Nie, pancerz 3 jest, czyli lepszy o 1. To czemu potrzebujemy aż tak? No Jaro i tak ma swoje rzeczy. Do hełmu. Na pierśnik masz. Bonus do leczenia. To jest pancerz plus. Pancerz plus 3 to zostaje. Coś, nóżkę może jakąś, nagolennik, spoko. Ja też mam nagolennik. Nie mam tu nic. To jest co? Bonus do leczenia, tylko pytanie, czy ja leczę, czy ja otrzymuję. Wydaje mi się, że otrzymuję. Dobra, weźmy ten. Otwierdźmy. Ty, Lucia, masz coś ciekawego? Masz. Dobra, pleban. Wszyscy mają, dobra. Koniec bzdur zatem. Lecimy do Aspen. Nie wiem, czy do tego bunkra potworów nie lecieć, bo Aspen jest tam, czyli prawdopodobnie dookoła. Zobaczymy, kurde, jak to będzie. Jesteśmy uleczeni, wszyscy są ok, więc śmiało, śmiało śmigamy. Tu uwaga na jelenia. No i zobaczymy, kurde, co tam się będzie działo. Wjeżdżamy śmiało w promieniowanie. Zasadzka! Droga przed wami jest zablokowana. Zaczynacie się cofać. Droga odcinają wam uzbrojone postacie. Cholera, to Dorsejowe. Dorsejowie, zaczaszcie tych idiotów, a gdy mrugną, zaatakujcie. Tak zrobimy. Hej, zajoby, mamy tu taktyczną bombę nuklearną. Jak zaczniecie strzelać, wszyscy zginiemy. Wrogowie zawahali się na sekundę, a ta sekunda w zupełności wam wystarczy. Okej. Okay. No dobra, no. To trzeba zaatakować, skurczybyków. Oho. Skurczybyki.
No dobra, sekunda nam wystarczyła. Mamy przede wszystkim... O kurde. Au. Udło. Au. Oż ty... No i tyle. Sporo ich tu, muszę powiedzieć. Captain Impreza. Dobrze. Dobrze. Ładnie. Okej. Okay. Lucia nie żyje. Co tu się dzieje w ogóle? Dobrze. Ile oni mają życia w ogóle? Bo tak jakoś nie widzę. 298. No tak, no to może faktycznie być tak, że im dalej jesteśmy od Colorado Springs, tym trudniejsi wrogowie. No dobra. No tu jest Jaro. Jaro dostanie, więc trzeba będzie uważać na niego. No można ich przejechać w sumie i tak chyba zrobimy po prostu. Będzie najszybsza akcja. Tylko że kapitan Impreza tutaj kurde jest, więc trzeba będzie uważać na niego. Kto gdzie stoi w ogóle? Tu jest Juan Pablo. Dobra, przełącz się na ten. Ucieknij sobie chociaż nie, moment. Nie widzę nic. Może z szeryfa najpierw użyjemy. Tu jest 55. 71. 89. Co? Że no tu kodiaka nie będzie, więc jakby to jest bez sensu. Pobiegniemy sobie tu. No tych prawdopodobnie przejedziemy. Nie wiem czy tamtego. Cel zablokowany. Tam gościa nie ma. Można by się skryć gdzieś na tyłach. Właściwie to można by się skryć tu. Chcę wszystkich usunąć, nie? Z drogi. No to kodiak to będzie dobry pomysł. To jest Juan Pablo. Ty nie masz jakiegoś szerokiego stożka albo coś? Szatkujący strzał. Nie no, tych dziabniemy. Nie wiem czy tego, ale użyjemy tego. Dobra. Mamy to, ale... Dobra. Spadamy tam. Broń się. Tu jest kod, jak to wiemy. Tutaj Lucia nie żyje. Jaro, podnieś Lucię, bo widzę, że opierniczasz się ostatnio. Lucia ma nadal krwawienie. Zestaw pourazowy, to nie. Potrzebujemy zestaw do krwawienia. Do szwów. Dobra. Teraz uciekniesz w ogóle gdziekolwiek jeszcze? Ile masz punktów akcji? To są 3, masz 4. Co? Dobra, Lucia. Lucia ma 3 punkty akcji tylko. Miejmy nadzieję, że kurde gdzieś się schowa. Jak tym kodiakiem będę gdzieś tu, to podbiegnę tu. Tu jest Dorsey. Tak, żeby ich wjechać w nich, nie? 3 punkty akcji tu. O, to tyle. Jeżeli chodzi o Dorsejów, ja jestem tu. 47,95. 62. Znaczy on jeszcze kod jak gdzieś pojedzie, nie? Ale tutaj śmiało można by wjechać i tak zrobimy. A można uciec, spoko. Pytanie, czy używamy punktów akcji? Nie. Dobra, git. Ścieżka zablokowana. Nie bardzo widzę, dlaczego ten miałby ten zginąć, nie? Zobaczmy, jak to działa. Dobra. Mamy strzał jeszcze? Nie. No dobra, ale to wystarczy. To jest w ogóle... Wojnobot. Mhm. Dobrze wiedzieć. Gdzie mogę się ukryć? Bo tu jest Dorsey, nie? Więc kurde, no chciałbym się ukryć w jakimś sensownym miejscu. Może tu.
strzelimy z wybuchowego bełta, a właściwie nie, ze zwykłego bełta strzelimy, znaczy z wybuchowego, ale... Ale... Jaro teraz się zdenerwował. Ciach. Trzymaj się. Tu jest pleban w ogóle. Pleban mógłby zdjąć jakiegoś gościa. Jest cel zablokowany. No stąd byłby widoczny już. Dobra, dawaj. Podbiegnij tu. Wow! I to tyle, jeżeli chodzi o ten. O jakieś dziwne akcje. Dobra, schowamy się tu. Tak, wiem, że tu gościu jest po prostu, ale mam nadzieję, że on wiara zadziała. Albo w plebana. Au. To nie dobrze. Pleban też zginie. No. Dobra, ostrze grzbiet działa. Dobra. Czemu mam 95% szans na trafienie typa? To nie, ja to nie będę używał tego. Jaro. Bo tu jest chyba też akcja taka, że się dostaje potem ten, nie? Nie, nie. Nie zbieraj. Dobra, złupmy na razie wszystko, co można. To bez sensu było. A tu jest szeryf w ogóle. to jest bez użycia akcji, nie? Nie, było. Po prostu, kurde. Dobra, Lucia. Schowaj się tu. Zresztą jest bez sensu akurat, no ale dobra. Bo kwestia jest tego, że ten gościu tutaj snajperzynkowy napierdziela. Albo odjedziemy kawałek. To kurde. No właśnie. No gościu jest poza zasięgiem, nie? No dotąd mamy zasięg. To żeby troszeczkę odjechać. Nope. Dobra. Lucia go niestety nie dziabnie. Szybkim strzałem, chociaż... Chociaż... Okej. Okay. No jest jeszcze Juan Pablo, który może coś tu zahachmęcić. Masz jakieś ciekawe rzeczy? Masz pojedynczy strzał, ale to... Dobra, tamten przynajmniej zginął. Spróbujemy trafić mu w ramiona. Tyle. Ła. Tego kurde gnoja trzeba skończyć. Znaczy, czy jest jakaś większa szansa tutaj? Czemu to jest 75%? Tylko nie wiem. Tam gościu na górze też dostał. Dobra, załatwmy tego już tak ostatecznie. Podjedźmy tu.
Leban się wtedy schowa za tym. Naprawdę koniec amunicji mamy. W bańkę mu strzelimy. O! Niestety trochę mało tych obrażeń, no ale dobra. Wejdę sobie na górę. Bo to albo, albo. Nie, ja to nie będę tego używał. Chociaż... Tu jest Jaro. Uleczymy troszkę. No naprawdę. O, elegancko. Pięknie, aż poziom dostaliśmy z tego wszystkiego. Dobra, pleban, weź kończ go, bo naprawdę. O, punktów akcji, wiesz co, to weź się schowaj. Kodiak natomiast. A, tak powinienem zrobić na porządku. Ajajaj, powiem szczerze, że... no nie było super łatwo. Momencik. Mamy zestaw do szwów. Poleczymy się. Na prędkości. Mamy tych apteczek sporo, więc warto by je używać. Lebana też ulecz. Dzięki. Dobra. Czy ktoś musi, kurde, przeładować, bo to kurczę, ale nie wiem, to przeładowujemy na początku i na końcu walki, więc spoko. Dobra, pytanie, czy coś mają, kurde, tutaj ciekawego jeszcze, niektórzy. Prezydenta weź ich przeszukaj, trochę amunicji. Amunicji, amunicji, jakiś karabin, ale to jakiś taki pewnie... 31, 38, to są, słuchajcie... 31, 38. No właśnie. Skała H. 16, 29, a tu jest 29, 35. No to kurde. Brawurowy atak dwukrotnie, tu patrzę, grzmotnięcie bez litości. Brawurowy atak dwukrotną ilością pocisków, ale z szansą trafienia minus 35. 100% obrażeń broni. Spoko, kurde. Dawaj kała H. Ja wiem, że on nie ma żadnego tutaj modyfikacji żadnej, ale można by go... Cyk. No właśnie, bo tu kurczę nie zdejmę, nie? Można by rozłożyć, ale nie chcę rozkładać, bo wydaje mi się, że to się kurde nie uda. Dobra, Jaro dostał kurde z tego wszystkiego level. Szybkość postrzegawcza, masz siły miliard. Szybkość byłaby nie głupia. Chociaż nie, tu są punkty akcji. Dobra. No to jest to. Walka w zwarciu, walka bez broni, materiały wybuchowe, nie, to nieważne. Czy ważne, ale to sobie później zrobimy. Podczas obsługi ciężkiego karabinu maszynowego, stojąc za niską osłoną, zyskujesz modyfikator plus 20 do uników i 10 plus 10 do szansy trafienia. To będzie dobra sprawa. Podgrzewanie pojazdu wrogiem otaczem ognia zadaje obrażenia od ognia wynoszące 40%, no ale to... Są kurde dobre rzeczy, kurde. To czemu tego nie używałem? No to jest walka w zwarciu, no to wiemy.
Ogłuszające uderzenie. To by było dobre, bo wtedy się, kurde, nie mają ten. Nie mają akcji jednej, ale stabilny strzał weźmiemy. Jar będzie napierdzielał z tego z CKM-a, który ma tutaj. Będzie za niską osłoną. Dobra, jest duży pojemnik. Wszyscy żyją, wszystko jest ok. A nie powinien być pułapkowy, więc... Uuu! Ciekawostki, spoko. Tutaj po rozbawieniu. No właśnie, kurde, powiem szczerze, że nie wiem co z tym plebanem i skurczę z tym. Z hakowaniem robotu, bo to kurde. Znaczy, no ja wiem, że wtedy nic się nie udało, nie? Ale ciężko mi jest, kurczę, wykorzystywać plebana tak, jak powinien być. W sensie, że on jest snajperem, a tutaj trzeba podbiec na bliską odległość, nie? Żeby kogoś zhakować, więc to jest takie. Sobie o. Dobra, jesteśmy w górach skalistych nadal. No, tylko jaka trzeba będzie, kurczę, naprawić w najbliższym czasie. Co tu się dzieje? Jedźmy. Bo tu jest color radio. No jakoś tam, kurde. Dobra, jedźmy tędy. Mam nadzieję, że tu nie jest aż tak ciężko z tym wszystkim. Jedźmy kawałek tędy, żeby odsłonić ten kawałek mapy chociaż. O. To jest dobry pomysł. Siemano. Geniusz Zero. Mężczyzna w garniturze ogrzewa dłonie przy ognisku. Gdy parkujecie, podskakuje na nogi i otwiera małą przyczepę swojego samochodu. Neonowy napis otwarte zapala się z migotaniem. Jesteśmy nielubiani niestety. Mężczyzna obdarza was megawatowym uśmiechem, ale gdy was rozpoznaje, uśmiech zmienia się w pogardę. No dobra, gościu odjeżdża. No niestety. No trudno, no gościu, nie chcieli zarobić, to no nie będę cię zmuszał. Wiem, że tam jest przejazd, ale chcę zobaczyć, co tu się dzieje. Tu jest coś. O. Nie wiem, czy to są... Centrala, odebraliście to? Negative, Team November. I did not copy. I definitely did not hear an elf cry out for help from the tyranny of Santa Claus. Just kidding, Team November. Sending you the coordinates of the signal. Hopefully it's not as bad as it sounds. Over. Over and out. Elfik na półce, znajdziecie elfika w tarapatach, ale to pewnie gdzieś tutaj, nie? Jeszcze coś z... kurde... robi. No zobaczymy. Weźmy kawałek jeszcze dookoła. Zaczyna świętego Mikołaja. Głośno i wyraźnie. Na północ od Colorado Springs. Wiecie co, chciałbym zobaczyć, gdzie ta miejscówka jest, skoro nie mamy zaznaczonej jej na mapie. Właśnie nie wiem, czy tu kurde powoli nie są... Nie, nie powinny być, kurcze. Te większe... Są peryferie Aspen. To ciekawe skąd to, kurde. Na północ od Colorado. Tu jest jakaś, kurde, wieża. Departament Energii, to może być dobra sprawa. Pojedźmy kawałek tędy. Tu są jakieś dziwne rzeczy. Czy nie wiem, czy to w Departamencie Energii, czy co? Kto tu? Geniusz Zero. Dobra. Co za ty w ogóle? To jest Departament Energii. Właśnie, pytanie czy to jest to, kurde. Ja wiem, że miałem jechać tam, na górę, do Aspen. No ale... No tu jest chyba jakaś... jedna rzecz, tak?
Nie, bo w no tak, bo w Denver byliśmy na początku. Potem tu. I potem na dole tu. No. Dobra, no wiedźmy, no. Wiem, że miałem jechać tam, ale... Do Aspen, ale no. Cóż. Zakodowane transmisje, no to stąd. Dobra. Mój miły, byś się przydał na coś. I byś, kurde, naprawił. Pod jaka? Fortyfikacja uleczona, bardzo dobrze. Weź sobie granat z powrotem. A ty masz granat, to miałeś wieżyczkę. A, maszynową. Myślę, że nie będzie potrzebna żadna większa. Dobra, zapiszmy sobie. Nie chciałbym naprawiać tego kodiaka raz po raz. Tu jest ostrogrzbiet. To już ostrogrzbiet tutaj zobaczył? Nie. Dobra, przejdźmy się jeszcze dookoła. Kawałeczek. Statyczny szum. No dobra. Są drzwi. Dobra, tu jest coś zablokowane. Ale to nie problem dla nas. Nerdowskie rzeczy zhakowano. Super, dobra. Szeryfie. Jako, że jesteś podstępnym skurczybykiem, to znalazłeś pułapeczkę, którą może rozbroić Juan Pablo. Natomiast podejdź bliżej, może zobaczysz dalszą pułapkę. Głosy modemu. Elegancko, kurde. Atrybuty. Koordynacja. Szczęście. Może to, kurde, szczęście, bo to jest szczęśliwa szansa uniku. Plus 2%, kurde. Ostrzegawczość. Bonus obrażeń tych bronią miotającą. Znaczy, no to powinno być strzelną, nie? Więc w sumie... Bo siły masz akurat. Siły masz 5. Tylko wiesz co, tobie siła by się przydała właśnie, jeżeli chodzi o te o pancerze, bo jesteś blisko jednak akcji. Mała broń palna, nie, zostawimy sobie to na to, bo potrzebujemy kurde ile? 6, więc jeszcze jeden poziom. No dobra. Pojemniczki z granatami nie tylko. Broń automatyczna, dobra, karabin pulsacyjny, tylko ile ma energii? Znaczy tego energii. Ja ma ten? 23-28, kurczę blaszka, moment, bo mieliśmy 23, ale to nie ten, 21-26. No dobra, ale mamy przynajmniej karabiny pulsacyjne, gdybyśmy chcieli użyć na jakichś tych ciekawych zwierzątkach. O, w ten oto sposób. Spoko. Dobra, z pancerzem. Na zwierzątkach, wiadomo. Na golenniki komandosa, pancerz plus 6, spoko. Jako, że tutaj Juan Pablo sobie to dziabnął, to niech on ma. Ja wiem, że wtedy nie masz żadnych, kurde, tych, ale... W sumie dobra, zobaczmy to. Bo to było to. Bo tego się nie da, nie? Nie. Jakoś zdjąć, rozmontować chyba broń tylko. Rozłóż, no. Nie, dobra. Skrzynia z granatami, fajnie, fajnie. Dobra, lecimy. To jest kolejny komputer. To trzeba by przejść dookoła, nie? Moment, 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 moment. Bo tu Lucia i kurde inni wymagają naszej uwagi. No kurde, kończą się powoli te zestawy pourazowe. Dobra. A, bo to jeden wystarczy, nie? Ktoś tam jeszcze zginął? Pleban. Nie, pleban nie zginął. Dobra, git. Nartowskie rzeczy, schakuj. Kapitanie impreza, odejdź. Dobra. Bzz, bzz, bzz. Oho. Oho. Oho, oho. A, dobrze, że mamy ten, kurde. Karabin pulsacyjny. Tak, ja wiem, że pułapkę wykryto.
Tu jest jeden, tu jest drugi, tu są miny. Dobra, 130 pedeków dzięki temu. Podejdźmy bliżej właśnie, żeby powykrywać te pułapki. Tam jest kolejna, no to sporo. Że sporo. Duży zasięg wykrywania tych pułapek. Dolary i to jest spalona książka. No właśnie nie wiem, czy tu można się schować za tym, czy co, czy nie. No to trzeba będzie walczyć z nimi, tutaj nie ma ten, nie widzę inaczej tego. To jest przeładowane. Ważne, żeby pierwszy, kurde, oddać strzał, nie? Pierwszym. Jak ten przyjdzie, to do niego strzelimy. Aha. Plewam tu. Ile oni mają w ogóle życie? 536. No to tak nie najgorzej. Dobra, Lucia, ty jesteś za jakąś osłoną? To jest połowiczna osłona, nie? Nie. Naprawdę 6 punktów akcji, kurde, to zajmuje. Dobra, to jest Lucia. Dobra, ten zginął. Ty siedź tam. Natomiast Juan Pablo tutaj. Jest tam, ale... Wiecie co? Uciekniemy tutaj. Na tyły. No i tyle. Jaro! Minus 60% w ogóle. Wow! Dobra, ma to sens. Zasięgiem naprawdę. Ragit, pomóżmy teraz Jarowi. Jaro, to jest 32 na trafienie, więc słabo. To był ten darmowy atak. Jeszcze jeden elegancko. Szeryfie. Lucia, ty wyjdziesz stąd? Bo tam jest jeszcze jeden, dobra. No niestety. Ten jest poza zasięgiem, ale to nie szkodzi.
włączymy sobie ten, skradam do, znaczy to, Overwatcha. No, to było dobre. Zostawimy sobie punkcik. Tu. Jeszcze jestem ja. To tyle. Szeryf. Co, szeryfie? Wbiegniesz w ogóle w jakieś miejsce ciekawe? Ciekawe? Chyba nie, chyba tu. No i tyle. A ty masz za mało punktów akcji. Dobra, to chroni się. Coś takiego, żeby kurde nie zużyć za dużo amunicji, nie? W sensie coś takiego. Jakoś chcę go kurde przeatakować, ale... Ale poza zasięgiem jest, dobra. Pobiegnijmy tu, zobaczmy czy tam coś jeszcze dookoła się dzieje. No widzę, że kurde więcej akcji tu jest. W tym miejscu. Znaczy dobrze, ale... Czemu na przykład tu nie można... No, dobra. Dobra, wiesz co, to podejść po prostu może... Tak, żeby go widzieć. I pyk. Dobra. Jaro dostał poziom. Nie dostał poziom. Ty sobie też trzymasz pieniążek. Znaczy pieniążek. Level. Złomy. Kolejne złomy. Wygięte rury, złomy. No dobra, kurde. Mina gazowa, więc uwaga. No to będzie jakaś kurde masakra. Tak mi się wydaje. Dobra, pojemnik z narkotykami, mina odłamkowa. Do rozbrojenia, trzeba uważać. Bo jest duża szansa, że mamy ten, nie? No dostaniemy granat dzięki temu. Tu się Jaro ucieszył z zawartości tej skrzynki, rozumiem. Oto mam do sprzedaży. Co? Przywraca 10% kondycji. No można by to zjeść w sumie. Pleban, zjedz sobie tę puszkę, ona jest smaczna. Mówię ci, no, widzisz? ja też sobie zjem, żebyś nie czuł się samotny w tym jedzeniu. A to ja sobie zjem orzeszki. Dobra. Dobra, zobaczmy jeszcze jakieś pomieszczenia tutaj obok. Tam leci kolejny. To jest mina gazowa gdzieś, ale... Powiem szczerze, że nie bardzo ją widzę. Wiecie co? Obejdźmy to w ogóle dookoła. Wydaje mi się, że to jakiś bug jest, ale... Bo to są drzwi. Rozbrój alarm. A że te drzwi nie chcę otwierać, no, chociaż może. Schowamy się tu. Tu jest ten oktron, tu jest ten. Zbiornik oleju, tu jest zabójca. No kolejna walka będzie, no ale... Ale cóż... O! Zakopany przedmiot, no i tutaj gdzieś była ta mina. Tu jest ta mina. No tutaj mina na 8 niestety, ale... Miejmy nadzieję, że damy radę. Dobra. Broń drużyny lekkiej, ciężki karabin maszynowy. Trochę tego i nerwowa Natasza to jest. Daję premię wszystkim członkom drużyny. Czas wykrycia plus 8. Super. Jaro. Tududu. 20-28. 23-32. To jest razy 9, to jest razy 5. W sumie, czy to jest pokazane jakoś ten? Tak, broń drużyny lekkiej ma zasięg, ilość amunicji, natomiast podstawową szansę trafienia ma minus 50. Albo to z obdzieracza oczywiście, nie?
Przebicie mniejsze troszeczkę. Nie, no tu jest. Nie, no lepsze wszystko. Nie, podstawowa szansa trafienia, zobaczcie, że jest ten. Tylko czemu obdzieracza porównujesz? Dobra, Jaro. Nowa zabawka. Na pewno się ucieszyłeś. A to jakiś taki ten. Dobra. Penetracja 29. Dobra, no to zróbmy tę zadymę tu, myślę. Tu się nie ma co zastanawiać specjalnie. Można by jakąś wieżyczkę rzucić. Nie wiem, czy potrzebujemy, bo to jest akurat nie jest jakaś specjalna akcja tutaj, bo jest... Chociaż jest ich tu więcej. Skrzynka, skrzynka. Tu jest co? Bo tędy można wyjść dookoła i wejść tędy. Dobra. Jaro w sumie może zobaczyć, chociaż mogą być jakieś kurcze dziwne rzeczy. Oho, dobra, nie warto. O kurde! Dostechsech. Synd gapi się na was w osłupieniu. Śledziliśmy dziwny sygnał radiowy. Strange to you, perhaps, but perfectly understandable to its intended recipients. I am founding a synth utopia, and have put out the call to my sisters across the waste to join me. Here, I can love them and repair them and keep them safe from the cruel world of humankind. Co jest nie tak z twoim Skorpitronem? Moim synu. He was crippled by horrid human filth like you. But I am repairing him. Be strong, Naishe. Naishe. No dobra, wyłącz nadajnik. Wszyscy jesteście aresztowani. Dobra, nara. Sorry, Rangers, but I know you too well. If I let you walk away... Do tego nie dojdzie. Synowie córki, pomóżcie mi ubić to robactwo. No i zajebiście. Jaro! Uciekaj. Bo tutaj pamiętajmy, że tu nie działa ten, nie? Tura, więc... Niech to pójdzie sobie. Run away! Jak wygląda sytuacja tutaj? Wiecie co, w sumie mamy moment, żeby się przygotować. Aha, no dobra, nieważne. To ma punktów akcji. Aha, bo to już działa jako ten punkty akcji, dobra. Może tu gdzieś? Nie wiem, czy masz punkty akcji, czy nie. Lucia, może tu? Aha. No tu wieżyczka się przyda jak najbardziej. No dobra, pytanie, czy oni, kurczę, przyjdą tamci, nie? Co tu jeżdżą, czy oni są, co, wyłączeni, czy co? Nie mam pojęcia teraz, bo to jest jakiś taki dziwny ten, dziwny syndrom z tym. Captain Impreza. Dobra, gdzie jest pleban w ogóle, bo to jest człowiek, który jest potrzebny tutaj. Tutaj. Cel zablokowany. Za mało punktów akcji. Aha, bo masz 0, zajebiście. Dobra, Jaro. Nie masz... Aha, bo to 7 punktów akcji tu potrzeba. Pierdzielone. Dobra. Czemu cel zablokowany? Przecież możesz się tutaj ten... wiecie co? Gdzieś tu maszynkę. Tą maszynkę, w sensie tą. Damy wieżyczkę maszynową. Bo to jednak warto jednak ją mieć, niż nie mieć. Dobra, jestem ja. Nie, no powinienem, kurde, widzieć tą beczkę tu, nie? Ale pytanie, czy chcę, potrzebuję teraz rozwalać? Chyba nie. 4 punkty akcji. Wiecie co, ja sobie stąd wyjdę jednak. Tu. Dobra, jest Jaro. Pleban tu. Lucia nie działa z nami, więc podejdź tu.
Szeryf Kwon też nie działa. Au. O kurde. Dobra. Bo mam całe 21, nie, 6 kondycji mam. Natomiast pytanie, co Jaro tutaj zrobi. Ty masz jakiś... O kurde. To ja bym musiał odejść i tu. I Juan Pablo. Tylko, że Juan Pablo, pytanie, czy odejdzie. Odejdzie gdzieś. Tylko gdzie odejdzie? No mógłby odejść tu i strzelić, ale to lepiej teraz strzelić chyba, nie? Z shotguna. To kurde, nie widzę, co się dzieje. Dobra, to jest tak wygląda. Dobra, ten zabity, bo tu jest ta beczka. Właśnie tę beczkę chciałem potem zrobić, ale dobra, spadamy. Ja na pewno gdzieś będę musiał spaść stąd. W sumie spadnę tu. No i Jaro. Dobra. Tyle. Dobra, szeryfie. Dokończmy tego disco bota może. 7 punktów akcji. Odbiegnijmy tu. Lucia. W procesor. Ostrza. Zmniejsza obrażenia celu. Ładnie. To trzeba uważać, kurde. Uciekniemy tu. Pleban. Ty pleban widzisz tę? Co zablokowany. Jak podbiegniesz tu... To jest 27% niestety. 63. 58. Można by się schować tu, ale kurde, nie strzelimy wtedy, więc dobra. Biegnijmy tu. Mhm. Naprawdę wieżyczka... No. Oż kurde. Dobrze! Cyk. Git. Dobra. Widać tę panią, ale tu jest 95%, to dawaj. Ze zwykłego kołacha, kurde, będziemy napierdzielać. Czy mam jakiś... Mam. Ładnie. Dobra, ja rokończę tę robotę, bo naprawdę... Pytanie, czy Skorpitron 2400, ale on, gościu, nie wiem, co robi, czy będzie coś robił, wiesz co? Schowajmy się tu może na razie. Przeładujemy sobie. Odejdziemy tu. Bo nie wiem, czy ktoś cokolwiek musi, znaczy może jeszcze coś zrobić tutaj, bo chciałbym się po prostu, myślałem, że wyjdziemy z walki i będziemy... A dobra, on idzie walczyć, kurde, ze Skorpitronem, zajebiście. Po prostu... Nieważne.
Ulecz mi jaro, proszę. Dziedy. Wow. Na maksa. Czy wieżyczkę można zabrać ze sobą? Szczęśliwy, mega krytyczny. Git. Właśnie nie wiem, czy... Znaczy wiem, że mogę ją naprawić, ale czy ją mogę zabrać? Nie. No dobra. Nie, to nie. Mam nadzieję, że kurde ci się nie włączą do gry. Ci na dole. Bo ja nie chcę z nimi walczyć. Na razie. A Lewan może tam będzie kurde napierniczał gościa z tego z daleka. Sia. A się można schować tu. Szkoda, że nie tu. Dobra, Lucia, wiesz co, może nie iść nigdzie. A bo tu jest jeszcze wyżyczka. Ojej, ojej. Dobra. Widzę, że tam gdzieś można przejść na tyły. O, to jestem ja. Dobra, ja podejdę tu. Przełączymy się na pulsacyjny. Tu jest generator. No i tam trzeba będzie kurde dziabnąć tego. Juana Pablo, który gdzieś tam będzie musiał wejść jednak na górę. Nie wiem jeszcze jak to zrobimy. Dobra, stary, na razie podejdź tu. Postrzelaj parę razy. Mhm. Wiesz co? Bo gdzie tu jest wejść? Tędy jest. Wiesz co, zostaw sobie te punkty. Bo nie będę chciał walczyć z wszystkimi, tylko po prostu faktycznie tu z tym Skorpitronem. Albo Jaro, podejdź tu. Dobra, tu jest szeryf. Git. Jest Lucia. No i pleban. A ty widzisz już, nie? Możesz napierdzielać. Tak. Dobrze. Naznaczymy go. Co by było łatwiej trafić w następnej turze. Kucniemy sobie, żeby było nam łatwiej trafić. No i pleban miał jakieś takie rzeczy chyba tam, że jak jest za osłoną, to łatwiej trafić, czy jak się nie rusza, to łatwiej mu trafić, coś takiego. Dobra, zobaczmy, czy ostrogrzbiec przeżyje. Mhm. No z takim trafieniem do tego. To nie bardzo. No właśnie o tym mówię. No wiesz, po to było tutaj, żeby się ten... Dobra. No, szkoda, szkoda tego. No ale cóż. Tak, możesz tam podbiec z tym? Wyłączyć to? Dobrze! Dobra, chowaj się tu. Wybuchowa beczka to raczej mnie nie interesuje. Tutaj. Jaro. A ty jak byś pił za połowiczną osłoną, ale w tym momencie to już wolę nie.
W ten ogon, nie? Co daje 50% obrażeń i zmniejsza obrażenia celu 25, jak tu wejdzie. Dobra, jest okaleczenie elegancko. Tu jest Lucia. O, bo wieżyczka jest po tamtej stronie. Dobra. Dawaj tu. Spróbujemy mu coś, kurde. Mniejsza pancerz celu o 75%, to powinienem na początku zrobić. Momencik. Ten kurde zakład Departamentu Energii mnie wkurza. Dobra, ale mamy kolejny strzał. Ile on ma, kurde, tego? Pancerza nie ma. Za 248, dobra. No szkoda, że kurde ten ostrogrzbiet. Całe szczęście pudło. Co jest zablokowane, naprawdę? Dobra, już nie będziemy używać tego. O gościu i tak zaraz zginie. Miejmy nadzieję taką. Jaro. A, no niestety. Krytyczny sukces. Dobra. Bo jest jeszcze szeryf, ale tam powinien zabrać go do grobu. No jeszcze jeden punkt ma. Jakiś pojedynczy strzał? Nie. No. Wow. Okej. Dobra. A ty zostałeś, nie? Za ten. Ups. Dobra, ja jestem blisko, to poleczę. Tylko tu masz 3 punkty akcji tylko. Ale on tu cię nie powinien widzieć, nie? Nie. Wieżyczka. No nic, proponuję się, kurde, schować gdzieś. Jaro może ewentualnie podejść. No kapitan Impreza, miałeś podbiec bliżej, tak? I na... Pierdolę, dobra, nieważne. No. Naprawdę nie? Dobra, coś tutaj tak... Dziwnie było. Tu jest przejście jeszcze. Lucia żyje. No, troszeczkę poraniona, ale... Krwotok wewnętrzny. To ma? No niestety, szkoda ostrogrzbieta, który zginął tutaj. Ale... Bez sensu, że poszedł w ogóle walczyć tam z nimi, nie? Z tym tu. No niestety, dobra. Chciałbym zabrać tu. A to widzę, że nie było możliwości, żeby zrobić to inaczej. Taktyczny ładunek nuklearny. O kurde. Miotacz neuronowy. Złomy. Złomki. Dobra. Przeszukajmy to jeszcze wszystko. Tarcza przeciwpromienna, co?
Od teraz napromieniowane strefy nie stanowią większego zagrożenia. Nadeszła pora zwiedzania niedostępnych wcześniej ruin. Porównać na promieniowanie poziom trzeci. Dobra. Spoko. Tu mamy ozdobę radioaktywną. Ozdoba maski, to tam w dupeczce z tym. Tu było coś do odkopania. Latarka SWAT. Szansa na trafienie plus 7, spoko. W sumie to szybko sobie to załaduję. Do kałacha. Dobra. Bo tu pojemnik był, tam jest skrzynia z granatami, zbiornik azotu. Chodźmy tu wszyscy w ogóle. Łotow. Rozbrój pułapkę. Dzięki. Apteczka. Nie wiem ile apteczek jest, bo niestety oczywiście mamy zakład Departamentu Energii, który jest non stop napisany. A tu wyłącznie nadajnik. Nadajnik jest fachowo poskładany z radiowych i komputerowych części w taki sposób, by ciągle zamieniająca się kodowana wiadomość była generowana i wysyłana. Dobra, wyrwijmy to. Światełka potencjometry nadajnika migoczą i gasną. Transmisja zaczyna przerywać, po czym całkowicie zanika. Dobra, git. I kochani, tu sobie zakończymy ten odcinek. Natomiast prawdopodobnie... Jeszcze są szafki, to moment. I prawdopodobnie jeszcze no, dowalczymy z tamtymi robotami, które są tutaj, chyba że zostały zniszczone przed chwilką. Hełm spawanego planka, odporność na ogień plus 50 i pancerz plus 7, spoko. Podręcznik procesora sieci, są nerdowskie rzeczy i to. Dobra, git. Nerdowskie rzeczy. Maxa. Od energii więcej wrażeń. Pójdziemy w to. Naprawienie tosterów, przeciwna nauka, badania mikrofale. Obrażenia od energii zadawane celom otrzymują premię plus 5 za każdy posiadany punkt pancerza celu. To dobra, dobra sprawa będzie. Dawaj. Wiesz to? No bo to będziemy, kurczę, zadawać faktycznie obrażenia od energii tutaj, nie? Tym karabinem z tyłu. Koordynacja... Nie, koordynację masz, więc w sumie tego nie potrzebujemy. Siłę, spostrzegawczość, szybkość. Wiecie co, weźmy tę szybkość. Bo to jest też unik, który by się przydał, ale też, żeby podbiec bliżej. Dobra, kochani, także jeszcze tylko poleczymy Lucię i... I Juana Pablo. 108 punktów wyleczonych. Super. No i właśnie, i tutaj. Nie, latają sobie. Dobra, dalej. No to w sumie ich możemy tutaj, bo ta wieżyczka stoi tutaj dalej, nie? Czy nie? Oho. Głowa dostrzeże. A no właśnie. Złom. To było komuś potrzebne, nie? Ale zobaczymy. Kochani, dzięki za uwagę jeszcze raz. Trzymajcie się. Widzimy się tutaj, w tym samym miejscu, gdzie będziemy napierdzielać te robociki i pojedziemy dalej, kurczę, do Aspen, mam nadzieję, już teraz. Także tutaj, no, powiem szczerze, że nie było wesoło, ale no, szkoda, kurczę, ostro grzbieta. Kochani, dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Pa, pa.